spotkaliśmy się dzisiaj na pierwszej biesiadzie integracyjnej połączonej z opłatkiem i kolędą, dlatego że to jeszcze jest okres świąteczny. Spotkało się 10 przedstawicieli z 10 kół z całej gminy. Czy może być członkiem kobieta, czy również i mężczyzna? Ależ może być i mężczyzna, jesteśmy otwarte, oczywiście. Mężczyźni są potrzebni? No, przede wszystkim takie te ciężejsze, to potrzebni bardzo, do cięższych takich prac. Chociaż my jako kobiety też dajemy sobie radę z tymi ciężkimi. Myśmy się założyły w ubiegłym roku, w marcu, czyli jeszcze działamy niespełna rok, ale już zjednoczyliśmy ludzi. Dlatego było założeniem, żebyśmy nie siedziały, czy nie siedzieli, bo są też panowie, w domach, w czterech ścianach. Żebyśmy wyszli. I tak też się stało, to przede wszystkim. Ale też wiele różnych, i ogniska, i w ogóle. Integracja, tak. Ale też jak się spotykamy z innymi kołami, tak, z innymi kołami, bo my jak jeszcze raz poznamy, pełna rok jesteśmy, więc jeszcze tak nie wiemy tego wszystkiego. Natomiast uczymy się dużo też od innych kół, z którymi współpracujemy, z którymi się spotykamy. Z czego koło gospodyni Piskowianki chce być słynne? Co ma być takim znakiem rozpoznawalnym waszym? Coś takiego jest? Nie, jeszcze nie ma. Jesteśmy teraz przed zebraniem, ponieważ nie ma dlatego tylko, że tak jak mówię, krótko działamy, miałyśmy za dużo spraw i nie da się wszystkiego na raz. Zebranie będzie w lutym bądź na początku marca. Przyjdą członkowie, będziemy rozmawiali, wyznaczali nasze działania, nasze cele przede wszystkim, no a później do celu. Mamy również gości oficjalnych. Jest z nami praktycznie całe szefostwo Urzędu Gminy. Tak, jest pan wójt Zygmunt Litwiniuk, jest wicewójt pan Krzysztof Skrodziuk, jest przewodniczący Rady Gminy pan Sokołowski Zbigniew, jest też przewodniczący Rady Powiatu pan Mariusz Kiczyński. Przygrywa nam zespół Tęcza z Dąbrowicy Dużej. Staramy się, żeby zintegrować wszystkich. No jeżeli już je komuś coś no nie da, no to już tak też na siłę nie możemy, bo każdy ma wybór. Ale tego ja bym chciała tak, żeby się zintegrowali, wyszli i żeby tutaj było tak ciasno, jak jest dzisiaj. Mamy 12 kół gospodyń wiejskich, także na 18 sołectw 12 kół to uważam, że sukces. Aktywność się pobudza dzięki środkom, które koła gospodyń mogą pozyskać. Także koło w Wiskach jest najmłodszym kołem, a jak widać bardzo aktywnym. Środki, które mogą pozyskać koła gospodyń, motywują te panie, ale i panów do wspólnego działania. Także tutaj można je spożytkować w różny sposób. No te początkowe lata funkcjonowania koła gospodyń uzupełniały brakujący sprzęt w świetlicach, czy też wykonywały remonty. Natomiast myślę, że już doszliśmy do momentu, gdy koła będą mogły też zróżnicować działalność, a więc skupić się też na kulturze, na dostępie do kina, teatru, czy też na zajęciach, zabawach z dziećmi, z najmłodszymi. Tutaj mamy szereg możliwości, ponieważ nowo powstała spółdzielnia socjalna ekotuczna zakupiła autokar. Także w sumie jesteśmy już, można powiedzieć, niezależni. Możemy sobie pozwolić na wyjazdy do teatru, do zoo z dziećmi, czy do kina, czy też na basen. I te środki, które koła gospodyń otrzymają, można spożytkować w bardzo fajny sposób. Koło gospodyń musi zarejestrować swoją działalność i umiejscowić się adresowo, że tak powiem. Także świetlice wiejskie zostały przekazane tym stowarzyszeniom. Dbają o te świetlice, mają miejsce spotkań i jak widać korzystają też z zaplecza kuchennego, socjalnego, bo wszędzie staramy się, ażeby świetlice miały jak ten minimalny standard spełniony, a więc centralne ogrzewanie, łazienki, wyposażenie kuchni i to widać, to żyje i to spełnia swoją funkcję.